Czy jest ktoś, kogo chcielibyście zmienić, ulepszyć, poinstruować, udzielić mu dobrej rady, naprostować go? Pewnie tak, pewnie znajdą się takie osoby i być może jest to i dobry pomysł, ale dlaczego nie zaczniemy od nas samych? Z czysto egoistycznego przekonania jest to przecież korzystniejsze niż próby ulepszania innych i o wiele mniej ryzykowne. Już Konfucjusz ostrzegał: nie narzekaj na śnieg na dachu sąsiada, kiedy twoje własne schody nie są czyste. Cześć, ja jestem Aga, a to jest pozytywny podcast, taka przestrzeń, w której pragnę dzielić się z wami moimi sposobami na radosne i pełne życie, ponieważ uważam, że jest to jak najbardziej osiągalne. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka mojego pozytywnego podcastu, już 21, albo może dopiero. Mam nadzieję, że dopiero, że jeszcze wiele takich odcinków przed nami. A dzisiaj o krytyce. O tym, żebyśmy tego nie robili, nie krytykowali, nie potępiali, nie pouczali. Zapraszam. W kontaktach z ludźmi przede wszystkim zapominamy o tym, że ludzie to nie są istoty, które kierują się logiką. My kierujemy się emocjami. Jesteśmy pełni uprzedzeń, pełni dumy, która wynika z naszej ludzkiej próżności. I mówiąc tutaj naszej, oczywiście uogólniam, natomiast nie ma człowieka, który nie postępuje zgodnie z filtrem własnych przekonań i racji. Nawet tak cudowny dyplomata Benjamin Franklin za młodu podobno był całkowicie pozbawiony taktu. Dopiero z wiekiem stał się właśnie jednym z najlepszych dyplomatów, a jego sekretem była zasada: nie powiem źle o nikim, a będę mówił wszystko dobre, co wiem o każdym. Wiecie, krytykować, narzekać, potępiać potrafi każdy głupiec. No i większość głupców tak czyni. Żeby odpuścić i zrozumieć, potrzebny jest charakter. No i samokontrola. A to już jest trudniejsze. Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. To słynny cytat Thomasa Carlyle. Ja się z nim zgadzam, że mali ludzie traktują innych źle. Mali ludzie pouczają, krytykują, potępiają, są przepełnieni swoimi uprzedzeniami i patrzą właśnie przez ten filtr swoich uprzedzeń, swoich przekonań, swoich mądrości. A wielcy ludzie potrafią wejść w czyjeś buty, potrafią postawić się po tej drugiej stronie i potrafią zrozumieć, przynajmniej starają się to robić. Bo zamiast potępiać ludzi, spróbujmy ich po prostu zrozumieć. Zastanówmy się chociaż na chwilkę, dlaczego robią to, co robią. Myślę, że to jest o wiele korzystniejsze i nawet bardziej intrygujące niż krytykowanie. Takie zachowanie rodzi sympatię, tolerancję, uprzejmość, miłość. Wiedzieć wszystko, to wszystko wybaczyć. Jak powiedział pewien doktor Johnson, sam Bóg, proszę Pana, nie każe sądzić człowieka aż do końca jego dni. Dlaczego więc ty, czy ja, czy my mielibyśmy go sądzić? Nie krytykujmy, nie potępiajmy, nie pouczajmy. Miłej niedzieli. Bye!